Tu mamy lipę. Tu mamy lipę, która lada moment. Lada moment będzie się otwierać. Royal. W tym roku dzieją się dziwne rzeczy. Kwitnie jeszcze tutaj rzepaczek. On już przekwita, jak widać. Ale jeszcze coś tam pszczoły zbierają, latają. Mówię, przejadę się, zobaczę, jak to wygląda. No on już jest praktycznie... Już go nie ma, no. Praktycznie już go nie ma. Tu widzę pszczołę. Coś tam jeszcze sobie zbierają, gdzieś tam oblatują, ale to jest no, dzień lub dwa, czy tam kilka dni i będzie po rzepaku. Ale w trakcie tego kwitnienia tego rzepaku zaczął kwitnąć kłuk, to normalne, ale że akacja zaczęła kwitnąć, zresztą zaraz zobaczycie, bo podjadę jeszcze pod akację. Jeszcze o lipie kilka słów. To, no będę siadam w furę i śmigam. No i tak, jesteśmy teraz przy akacji i już kwitnie. Już ma piękne grona rozwinięte. Część ma jeszcze nierozwiniętych. Widzimy jedną. Już wchodzą. Proszę bardzo, jest tu pszczoła. Tu jest. Ciemno coś widać. No ale pakuje się do tego. No i tak, kończy się rzepak, już akacja jest w rozkwicie. Cyrki niezłe. Tu mamy lipę. Tu mamy lipę, która lada moment. Lada moment będzie się otwierać. I to jest ta wąskolistna. A nie mówiąc już o szerokolistnej, która już będzie jeszcze wcześniej. No. Dobry? I oby nie było tak, że po lipie będzie już masakra pożytkowa, bo wszystko już od razu zakwitło. I pszczoły nie będą miały co sobie zbierać. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale no może być różnie. Akacja, już tu pszczoły zbierają z akacji i jest... Jest tak, jak jeszcze nie było. No ja przynajmniej się nie spotkałem, żeby podczas kwitnienia rzepaku zakwitła ta akacja. No proszę was. Może być tak, że może akacja zakwitnie drugi raz, ale to no nie wiem. Zdarza się. Zmykam, bo robimy ule. Budujemy i tak dalej. Wiadomo. No, pozdrawiam pasieka B-Royal.